Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po kilku dniach przerwy. No niestety ostatnio miałem taki ciężki trochę czas w życiu, bo te informacje, skomasowane informacje, które waliły do mnie ze wszystkich możliwych stron medialnych, telewizja, internet, w komputerze i w telefonie po prostu mnie powaliły na łopatki totalnie. A teraz siedzę sobie przed Wami tutaj, piję gorącą herbatę. W ogóle wszystkim Wam, którzy wychodzicie na dwór, między ludzi, jeżeli to konieczne, polecam zawsze pić gorące napoje, ponieważ to minimalizuje ryzyko również. Czyli jak na przykład przychodzi listonosz, czy nie wiem, trzeba gdzieś wyjść, to sobie wypić gorącą herbatkę tuż przed i tuż po będzie lepiej. No i te wszystkie inne środki higieny, także Wasze zdrowie herbatką bez cukru. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka utworów, takich, których wspólnym mianownikiem jest to, iż artystów i wykonujących widziałem na żywca. Na początek piosenka nieistniejącego trio Emerson, Lake and Palmer, zatytułowana Knife Edge. Na koncercie Emerson, Lake and Palmer miałem okazję być w dniu 22 czerwca 1997 roku w katowickim Spodku. I udało mi się być dość blisko sceny. Oczywiście nie wchodziło w grę wówczas żadne przemycanie dyktafonów celem zarejestrowania tych koncertów, czy też absolutnie tutaj nie miałem możliwości wzięcia aparatu. Cyfrowe aparaty, przynajmniej w moim zasięgu, jak i pewnie wielu Polaków, nie istniały. Emerson, Lake & Palmer, niesamowite trio, złożone z trzech wybitnych indywidualności muzyki rockowej, muzyki progresywnego rocka, tak zwanego progresywnego rocka. Keith Emerson, Greg Lake i Carl Palmer. Ten zespół zadebiutował w 1970 roku płytą pod takim właśnie tytułem. Później nagrał znakomitą wersję dzieła Obrazki z wystawy, którego autorem jest Modest Mussorgski. Kolejne płyty, tak jak Trilogy, wybitny arcydzieło Tarkus czy Brian Salas Surgery, to są te płyty, które ja uwielbiam. No i oczywiście debiutancko. I wówczas jeszcze, kiedy byłem na tym koncercie, nie do końca zdawałem sobie sprawę, przed jaką legendą stoję i podziwiam ich sztukę. To do mnie dotarło troszkę później. Ja znałem jeden utwór Emersonów wcześniej, Fanfare for the Common Man, zdaje się taki tytuł, nagrany już później, jakoś pod koniec lat 70. czy na początku lat 80. Wtedy jeszcze ta muzyka była dla mnie totalnie obca, ale chłonąłem ją z wielkim, wielkim zachwytem. I teraz chciałbym Wam pokazać jeden właśnie utwór, który już zapowiedziałem. Knife Edge, właśnie z debiutanckiego krążka. I ten film, który zobaczycie, bo tak się szczęśliwie złożyło, że koncert zarejestrowała polska telewizja, ten film mogłem ściągnąć i nim się teraz z Wami podzielić. Także zapraszam. Emerson, Lake & Palmer, Knife Edge, Spodek Katowicki, 22 czerwca 1997 roku. Zapraszam. Cues for the gallows, sing the praises of the hallowed.
fantasy.